Welcome back, my friends. Welcome to my channel. Patrzcie, co tutaj mam. Turbo sprężarka arktała środek z Mercedesa W124. Patrzcie, to jest taka tulejka. Ona łączy właśnie kolektor ssący z wylotem z turbosprężarki. Tutaj to się łączy w ten sposób. I tutaj zamontowałem nowe rimingi. Patrzcie, jaka technologia. Jaka starodawna technologia. Prawy gwint na ośce. To podobno jest nienormalne, że jest prawy gwint. To ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze. Patrzcie, one tu wpadają w obudowę. O tak. No nie wiem. Czy tak powinny się zachowywać łożyska ślizgowe? To pozostawiam pytanie dla was. Chyba nie powinny tak się zachowywać. To złom to jest wszystko ogólnie. Kurde, trzeba było najpierw jakiś poradnik obejrzeć na YouTubie. Jak to się, gdzie to wkłada się w ogóle? To tak powinno być? Dobra, świrowałem, co nie? Już zakładam te siusiaczki. Oczywiście stare, no bez przesady, samochód jest stary. No to części też powinno się zakładać stare. Boże, ile to roboty. Trzeba było się uczyć i zostać ginekologiem. Proszę, pokażę wam tylko, jak ten rimming wchodzi. Patrzcie, jak ciaśniutko, jak elegancko. Hop, hop, hop. No i siedzi, zobaczcie. Rimmingi już założyłem. Musiałem poluzować trochę te muszle, żeby móc ją tak, wiecie, bo tu trzeba wpasować na śrubki, więc musiałem zrobić takie hop. I zaraz skręcam resztę śrubeczek. Psy dupami szczekają, a zające chami hamują. O! Noc prychnęła. Próbujemy palić chama. Więc robimy takie kręcenie odpowietrzające. Bez grzania może być. Dobła. Ciężko tak jedną ręką, wiecie, kręcić śrubki i jednocześnie nagrywać. O, zapalił. Ale jaja. Wow. Zero palenia. Ale chodzi równo teraz, super! Kurwa, pany! Jest naprawdę spoko! Jest gites! Kurwa! Ale turbina jak gwizdała, tak i dalej gwizda! Trzeba szukać dalej problemu. Ale jedzie ładnie, no, wtryski zrobione. Nie no, reakcja na pedał gazu jest ładna. No i to jest pogoda na jazdę beczko. Spalimy maszynkę. Proczyniuś. Uuu, akumulator trzyma elegancko. Bez grzania świec możemy, w sumie nawet. Nie no, on odpala ładnie. To co wam obiecywałem, czyli beczunia na słońcu w piękną pogodę. Pytaliście o tego lanosa, słuchajcie, to jest lanos terenowy. To jest lanos terenowy, tam padło sprzęgło, nie wiem czy pamiętacie jak motokoty były. Katowaliśmy go tutaj i niestety zdechło sprzęgło i... No i co? I stoi tak od tamtej pory, nie chce mi się go naprawiać, mam to w dupie. Fajna jest ta beczka, co? Ale to jest maszynka, zobaczcie. Luks robota, no ten lakier, ale chyba będziemy robić ten lakier, wiecie? Ja zaczynam nabierać serca do tego samochodu i trzeba będzie się za niego zabrać, za jego renowację. A tam znowu traktorki jakieś.
Patrz, jaka jest fajna ta peczunia. No i co? Przejedziemy się. Zaraz maskę trzeba zamknąć, bo widzę, że jest otwarta. Tak ona wygląda w środku. Skórki. Fotel kierowcy. Tamten jeszcze nie zdjęty futrzak. To muszę zdjąć z kierownicy. Deska rozdzielcza. No już wam pokazywałem ogólnie wyposażenie wnętrza, ale to już wam pokażę teraz tak w dzień. Szyber dach. Trzeba będzie zrobić test klameczki. Tu drzwiczki. No i tutaj jest celownik. No to zamontujemy od razu celownik, żeby wszystko było. Trochę zobaczcie, mimo wszystko trochę sączy tego dymu, trochę poddymia. Także zobaczymy. No podziałamy tutaj, wypłuczemy olej, zrobimy płukankę też układu paliwowego jeszcze. Zobaczymy, czy coś tutaj podziałamy z tym. Jak nie, to trzeba będzie remont silnika robić. Podoba jazda takim sprzęcikiem. Kurde, tu patrzcie, się okazało, że tu jest radyjko z bluetoothem. Ja sobie normalnie muzyczkę z telefonu puszczam. To jest, kurde, na poziomie sprzęcik. Mordziate. Czy beczka smali kapcia? Słuchajcie, mam usterkę. Ja pierdzielę, ale to była po prostu głupota. Wyobraźcie sobie, ja dymem sprawdzałem wcześniej szczelność. Tylko, że dymem się sprawdza na zgaszonym. Teraz wziąłem swój manometr ulubiony. Mierzę ciśnienie do ładowania, a tam ledwo się podnosi. Ledwo drgnęła wskazówka w ogóle. I słuchajcie, co zrobiłem? Wyciągnąłem tę rurkę. Pyk! Wszystko się uszczelniło, przestało syczeć. I słuchajcie, zmierzyłem tutaj wakuum i co się okazuje, cały czas minimalne, bo 0,01 bara, czyli 1/10 bara wakuum cały czas jest, puszcza, czyli ten zaworek non stop puszcza wakuum do układu. Pierdzielony. Także teraz go odłączyłem, przejedziemy się bez i zobaczymy, co będzie. Ale masakra, no widzicie, brzmiało to jakby nieszczelność, co nie, było taki gwizd. No i była w sumie nieszczelność, bo to nie był całkowicie otwarty ten zawór, tylko był uchylony, no tyle uchylony, żeby on nie budował ciśnienia. A wiadomo, tu jest, jak tu dopiero dostanie ciśnienia, to wtedy działa Alda i dopiero wtedy macie dawkę. Więc to musi działać wszystko w pętli. No i teraz to on jedzie i nie ma żadnego gwizdania. Kurde, ludziki, pięknie jest. Czy wiadomo, on jedzie tak jak beczka, co nie? On nie przyspiesza jakoś jak rajdówka, ale jest już w końcu normalnie. Powiem wam, że ta beczka dopiero teraz zaczęła jechać. Wiecie, to sterowanie to jest wszystko mechaniczne w tej pompie i tak dalej. No przez dłuższy czas, przez bardzo długi czas to wszystko stało. Także ja nie będę go męczył, bo tu olej to po prostu woła o pomstę do nieba. Pakuje się do warsztatu i robię mu olejowo, filtrowo, chemiczne spa, żeby to mogło żyć. Hopsasa. Pierwsza rzecz, jaką ja tu muszę zrobić. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jak ten olej wygląda. Masakra. Pierwsza rzecz to pozbywanie się syfu z silnika.
O, wlewamy, tak. Jedna poszła. Pakujemy drugą. I hops, odpalamy. Niech sobie pochodzi trochę. O, brzęczyszki. O kurde, to dobry moment na płukankę. Dobra, słuchajcie, gasimy sprzęta. Tu się robi komora gazowa. Tak go tylko na razie poluzuję, żeby to sobie ładnie ściekło nam. O, tak zrobimy, to już wystarczy. Zdrowa beczunia. Beczuła. O, o. Trzeba uważać, Krysie. Dobra, zobaczmy, co tu się będzie wyprawiać. Czy tu wiadra trafiamy? Ale żygi. Boże, patrzcie, jak farba. Dobra farba. No i styka, wiecie co, niech sobie tam się siorbie ten olej. Niech sobie ścieka, tak go zostawiam do jutrka. Kolejny piękny dzień. W zasadzie to wieczór już taki mamy. No ale w końcu jest niedziela, więc to i tak jest grzech, że ja tak późno przyjechałem do warsztatu. Tutaj zobaczcie, olejek już sobie ładnie spłynął, także zakręcam korek i bierzemy się za robotę. Zobaczcie, tam przy skrzyni jest taka tulejka, co nie? I wodzik w nią wchodzi. Natomiast tutaj... O! Natomiast tutaj przy wybieraku nie ma tulejki i patrzcie. Ale zrobimy z tym porządeczek. Może nie jest piękna, ale powinna działać. Patrzcie, za to lubię tą kareczkę. Cyk, fuch, zrobione, naprawione. Już będzie mniejszy luz na wybieraku. Spójrzcie, tutaj wiszą kropelki. I teraz tak, pytanie, czy jest wyciek z silnika, czy jest to wina tego, że tutaj zwisała odma i ta odma po prostu waliła tutaj na te skrzynie biegów. I pytanie, czy to z tej odmy tak zażygało tym olejem, czy jest wyciek ze skrzyni. Także to, co teraz zrobimy, to zrobimy przede wszystkim porządek z odmą, czyli podepniemy ją do dolotu, niech to się przepala w silniku, a nie idzie w atmosferę. Umyjemy to i się zobaczy, czy będzie wyciek, czy nie będzie wycieku, bo równie dobrze może się okazać, że jednak z tego silnika cieknie i trzeba będzie go uszczelniać. Przyjrzyjmy sobie teraz na szybko luzy w zawieszeniu. Sprawdźmy na szybko, czy nic tu się nie dzieje. Tutaj ok. Kurde, sztywniutko. Tu nic nie chodzi. No to w ogóle widać, że jest nowe. Tutaj jakaś naklejeczka Mercedesa. Ta tuleja widać, że jest trochę sparciała, ale jest betonowa. Dobrze, tu się nie czepiamy. Ten drążek sztywny. Ten jest jak nowy. Stworzę. To jest po prostu nówka, wszystko tutaj. Ta tuleja nie pracuje. Wszystko sztywniutkie. Kurde. On po prostu taki jest. Jest jaki jest. Widać, że te śruby ruszane, wszystko robione. Wspornik jeszcze. Kurde. Nawet ten wspornik nie jest wybity. No ładnie. Nie ma do czego się przyczepić. Zdrowa beczka. To jest osłonka tylko.
Nie, nic. Nic. Tylko wam powiem szczerze, wiecie co? Jedyne do czego mógłbym się przyczepić. Patrzcie za te opony. Niby one są takie, wiecie, fajne, ale już są popękane. Patrzcie, bieżnik jest jak dąb. Z zewnątrz, jak na złość, patrzcie, jest w porządku. Zero spękań. A od środka... Kurde, w sumie ta jest okej chyba. Czekajcie. Ta jest w porządku. Tylko ta jedna popękana. Dobra, lecimy z koksem. Sprawdzimy tył. Tu jest proste zawieszenie, tu tak naprawdę nic nie ma. A tu leje jest betonowa po prostu. Tu dekiel widać, że ktoś kiedyś odkręcał. Zajrzymy w przyszłości do tego dyfra, co tam się dzieje. Ale chyba nie w tym odcinku. Tył. Sztywniutko. Tu leje wózka. Do wymiany. Tak. Chociaż te tuleje wózka, one ogólnie takie powinny być dosyć miękkie, to ja czuję podczas jazdy, że jednak ten tył pracuje zbytnio. Także to muszę zrobić koniecznie. O, patrzcie, jak pracuje całość. Widzicie? Aż koło chodzi. Tuleje wahaczy spoko, ale tuleje wózka. I patrzcie, to już jest wszystko. Tu nic nie ma. Jedna tu po środku tuleja, cztery tuleje wahacza i dwie tuleje do podłogi. Koniec. Całe zawieszenie. No i jeszcze amortyzatory. Ale widać, że amorki są nowe, bo świecą się napisy i są suchutkie. Teraz tak, cała odma, to ten wąż był tam rzucony i walił te wszystkie przedmuchy na silnik, na skrzynię, na glebę ogólnie. No, 8 mm. No to słuchajcie, ja nie znam silnika, który by dobrze działał z czymś takim. Także musimy zrobić porządek. Ja to rozbiorę, przerobię to, dam większej średnicy wąż i wepniemy się tutaj w to kolanko, tak żeby to mogło normalnie oddychać. Wykorzystam do tego taki kruciec. No ten kruciec ma... Nie wiem, ile tu jest w środku, no ale on ma około 10 mm i myślę, że to już będzie wystarczające. Dobra, badajcie, jak to zrobiłem. Po prostu w tej chwili odma jest do dolotu wpuszczona. No nie mam oryginalnej puszki, dlatego jest tak, jak jest. Pora wydobyć filterek, tak żeby tych wężyków tutaj nie pouszkadzać powietrznych. A trochę także jest w tym samochodzie. Kurde. Zobaczcie, jaki wielgachny. Co tutaj jest? Kurde, jaki filterek, co? To jest robota. Tak można go sobie nosić. Jak torebeczkę. Tak, teraz taka moda. LPG TDI. Wkładamy w dziureczkę. Tak to było chyba. Tak mi się wydaje. Lecimy z koksem, wlejemy najpierw cerateczka. Mamy oczywiście doznania akustyczne, bo dzisiaj robią remont żłobka. Jakieś ściany tam borują. O, ale cerateczka dostanie. Beczułka tego potrzebuje. Patrzcie na to. Ból. I cyk, wlewamy olejek pyszny. O. Ale wszedł. O kurde, bym rozlał. Nie, no bo polejek to... Polejek za daleko iść. O, o, o,
Kurde. Bez takich. Ale olejek elegancki. Patrzcie. Patrzcie, co tu się dzieje. Ale on wchodzi, ten olej. Będę z wami szczery. Nie wiem, ile tu wchodzi oleju do tej maszyny. Ej, już jest minimum, to niedużo trzeba dolać. Teraz słuchajcie, muszę zrobić porządek z tymi przelewami, bo ja tak żartowałem, że te stare zostawiam. Nie można tak robić, słuchajcie. Więc będziemy wstawiać nowe siusiaczki te takie. Siusiaczki. O. O, jak pięknie. O. Bardzo fajnie. Dobra, biorę się za filterek teraz, paliwka. Trzeba go wykręcić ładnie. Wykręcamy ładnie. Pewnie poleci trochę paliwka. Liwko, liwko, skocz, paliwko. Paliwko. Mam nową podkładeczkę. O, będzie pasowała nawet. Ok, a tu pasuje. Dobra. I zalewamy szpulungiem, ponieważ co zrobimy? Będziemy sobie płukali ten układ paliwowy. Tak wiem, powiecie, że przecież wtryski są czyściutkie, świeżutkie. Ale pamiętajcie, że jest jeszcze pompa wtryskowa po drodze. Zobaczymy, zrobimy po prostu eksperyment. Ciekawy jestem, jak się beczułka zachowa. Podłączymy na krótko słoik, zalejemy go szpulungiem i to będzie krążyło w zamkniętym obiegu. Zobaczymy, co nam będzie to wypływało z tej pompy. Zobaczymy, czy tu syf jakiś się pojawi, czy nie. Także będziemy mogli sobie zaobserwować działanie takiego szpulunga. Ja tu wleję jeszcze jednego. Ale elegancko. Co nam zostanie, to się wleje do zbiornika. Się nie zmarnuje na pewno. Szczelka odeszła. Powiem wam, prozaiczna sprawa, ale warto zawsze sprawdzić, czy nam tu szczelka się nie zdublowała. Oj, bo bywały sytuacje, że... Gorzej to z filtrem silnikowym. Że cały warsztat był w oleju. Tak. Słuchajcie, ogólnie to filtr paliwa był czysty, także ja nie zakładam, że tutaj będzie jakiś mega brud wylatywał, ale zobaczymy, no nie powinno tu być jakiegoś szuwaksu. Robimy eksperyment, nie wiem, pierwszy raz robię tak, żeby to do przezroczystego słoika szło, także po prostu odpalam, a sami zobaczymy i wy zobaczycie i ja zobaczę, co będzie się działo. Się odpowietrza trochę. Może nawet być tak, że zgaśnie zaraz, ale nie powinien. Wygania powietrze sobie.
zielona. Zapakujemy. Oprócz tego farfocla. No, wystarczy. Ostatni. Co ten Chris tu robi jeszcze? Oszalał? Chrisie. Się, czy ty oszalałeś? O. I robimy hopsa, hopsa. Słuchajcie, co ten Chris odwala? Patrzcie. Uznałem, że Mercedesik otrzyma. No, jakoś tam ta wiskoza. Mielno. Mielno zostanie zamienione na niemielno, czyli nowa wiskoza. Płukanie układu chłodzenia, bo jest tu trochę szuwaksu. Także zaraz to, albo nie, to wjeżdża od razu. Ale to jest naprawdę dopiero początek całej zabawy. Wlewamy płukaneczkę. Zaraz go odpalę jeszcze na trochę, żeby z tym pochodził. Ale uwaga, gwóźdź całej imprezy. Patrzcie. To robota, co? No niestety, ta ma swoje lata. Tutaj na krawędziach już widać, że puszczała. A na szczęście nowe są jeszcze dostępne. Także wpada nowa, ale najpierw płuczę układ, spuszczam szuwak cały, który się tam zbiera i wrzucam tę nową chłodnicę. To była dobra decyzja. Jak to wygląda? No tak, co tu można powiedzieć? Zupa taka. No nie jest to czysty płyn, to brud jest. Odjeżdżam teraz bańką olejową, ponieważ muszę spuścić olej, bo ta chłodnica jest jednocześnie chłodnicą oleju z automatu, więc trochę oleju mi poleci. No niby nie ma jakiejś dużej różnicy między tymi chłodnicami, bo tutaj były, patrzcie, w miarę w porządku te żeberka, to wszystko. Aczkolwiek zobaczcie, co mi z niej wyleciało. Jaki syf. Więc biorąc pod uwagę, że ona cała jest tym zawalona czymś takim, to bezpieczniej będzie ją wymienić. Poza tym, tak jak wspomniałem, tutaj już cukierkowanie takie się zaczęło, więc to szybko by też szlak trafił. No i wskakuje noweczka. Ze ślepeczki zaraz pozdejmujemy. Słuchajcie, ale czy wlewanie różowego płynu to jest promowanie ideologii LPG TDI? No to słuchajcie, układ olejowy, paliwowy, chłodzenia, dolotowy. Mamy, powiedzmy, załatwione. To teraz pora na klimatyzację. Nie patrzcie na te ceny, to już nieaktualne. Ogólnie to mamy już przerobione na nowy gaz, bo on oryginalnie to był chyba na Q2,
kurde, nie pamiętam nazwy, na ten starego typu. Freon, na freon po prostu to była instalacja. Także będziemy tylko po stronie niskiego ciśnienia działali, moi mili. I co? I zaczynamy od odzysku. Start, let's go. Come on Barbie, let's go party. Takie tylko informacyjnie. Klima w 40-letnim samochodzie. Nie wiem, kiedy był ostatnio tutaj robiony. Nie wiem, kiedy tu był ostatnio robiony serwis. 300 gramów było. Ale o co chodzi? Słuchajcie, dorwałem osuszacz, także chcę go od razu wymienić. Wiadomo, osuszacz pełni też taką funkcję, że zbiera wszystkie syfy, jakie są w układzie. Także wymieniam go. Mam nowy Mercedes Receiver Dryer. Takie coś. Filtr i zaraz go wrzucam. Tu artyści już byli, zobaczcie, na silikon wpierdzielone. Chociaż nie ma co się śmiać, może zaraz mnie to samo czeka. Tu wam pokażę jeszcze. Patrzcie, nawet takie miejsce, gdzie wkręt jest wkręcony w żywą blachę. To nawet nie jest zardzewiałe w tym samochodzie. Widzicie to? Pięknie. Próżnia się robi. Jeszcze chwila. Dobra, testujemy. Pasek trochę ślizga, muszę go naciągnąć. Ciśnienie pociągnęło. Także klima zaczęła chodzić. Nie wiem, czy ten wentylator nie powinien być włączony. O, nagrzewa się. Chyba powinien chodzić, jak klima włączona. Nie wiem tego. Tutaj coś się dzieje. Propos zawieszenia, jeszcze tu jest góra przecież. Nie pokazałem wam. Ale patrzcie, to jest nowka. Ktoś tu założył nowy wahacz. Ta tuleja tam też wygląda bardzo dobrze. Też patrzcie, jaka konstrukcja sprytna, stabilizator jednocześnie pełni funkcję wahacza. No i patrzcie, co tu wpadło. Celowniczek. No wiadomo, przecież wiecie, po co Niemcom były celowniki. Słuchajcie, teraz tak, odpalę i sprawdzimy, czy nie będzie problemu z paskiem, bo słuchajcie, paski są w bardzo złym stanie, ale już dzisiaj ani w tym tygodniu ich nie dokupię. Poza tym alternator też jest do regeneracji, także no to na razie odpuszczam, to na razie zostanie, ale zobaczymy, czy mogę w ogóle zostawić włączoną klimę, czy nie będzie się ślizgał. Patrzmy. Klima jeszcze się nie włączyła. O, teraz już się włączyła. No na razie się nie ślizga. Chyba zostawimy. Ok. Przewodnik robi się zimny. Cyk, fuch, odpalimy maszynę. O. O. A ten brzęczyk jest śmieszny. Słyszycie? To ten pasek słychać od klimatyzacji. No ale teraz to wygląda, mordeczki. No tak naprawdę dopiero początek prac nad tym samochodem. Jeszcze doprowadzanie go do ładu to potrwa i potrwa tutaj. Chociażby te opony, jakieś śluzy w zawieszeniu trzeba będzie zrobić. Łączniki talerzowe na wale napędowym też trzeba by było wymienić. Także powoli, powoli będziemy działać z beczką. Ale potencjał jest. Zobaczmy, jak z dymieniem teraz. Jak ona dymi. No skubana trochę dymi. Chociaż czy ja wiem.
weźcie pod uwagę, teraz już odma jest normalnie zrobiona. Ta odma, która tam była, no to była, kurczę, no delikatnie mówiąc, czyjaś głupota po prostu, bo to przewietrzanie silnika było zapchane, było zatkane. No, 3-litrowy silnik, 5-cylindrowy i odma o przekroju, nie wiem ile tam było, 8 mm. To stanowczo jest za mało i on był zapchany po prostu. O, po polu ktoś chyba jeździł. Dobra, przejedźmy się. Zobaczcie teraz to. Klik, klik, klik. Mimo, że to i tak jest troszeczkę rozklekotane, ale no słuchajcie. Ale pięknie. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, jest coś niesamowitego jest w tym samochodzie. No po prostu reakcja ludzi na przejeżdżającą beczkę jest bezcenna. Każdy jakoś tam się uśmiechnie, pokiwa głową, machnie, obróci się, spojrzy na nią. Ja się nie spodziewałem, że naprawdę jest taki kult, że jest taki kult tego samochodu. O, zielone. Kurde. Teraz to jedzie. Hej. Ale fajnie. Słuchajcie, 1500 obrotów i ja mam pod nogą teraz. Ona wraca do życia. Ten samochód wraca do życia. On żyje. W końcu. Słuchajcie, co tu dużo mówić. On taki, widzicie, z jednej strony porobione jakieś w zawieszeniu wahacze powymieniane, dużo nowych części widać, że powsadzanych tam, a z drugiej strony jakiś taki, no niedoprowadzony do sprawności pełnej. Z czego to wynika? Może to ta osoba, która go posiadała, która go naprawiała, nie miała wiedzy technicznej? Nie mam pojęcia. Cholera wie. To facet taki starszy, kumaty, no całe życie na ciężarówkach w Stanach, że tak powiem, jeździł. Także trochę miał pojęcia na temat eksploatacji samochodu. A może po prostu miał to gdzieś, trzymał ten samochód jako inwestycję jakąś. Bo podejrzewam, że w 2016 roku to on tę beczkę kupił może za $500. Gdzieś tam. Na jakimś szrocie. I tyle. Po prostu zyskała tyle na wartości. Teraz sprzedał to za 22 tysiące w Polsce. I pewnie mu się wydaje, że zarobił majątek. Ale sprzęt. Klima chodzi, chłodzi. Powiem, więc automatyczna klimatyzacja. Nie no, jest pięknie, słuchajcie. Fajnie, co? Klasyczek. Patrzcie, już celownik jest na masce. Można sobie celować. W osoby, które nie powinny znajdować się na chodniku, a znajdują się... Powiem szczerze, tak patrzę na tych przechodniów, którzy zwracają uwagę na tę beczkę i... Młodzież patrzy się na tego Mercedesa. Czy tu już jest taki przeskok pokoleniowy, że po prostu dla nich ten samochód się wydaje czymś niezwykłym? Ja pierdzielę. No tak. Przecież kiedy te beczki znikały z dróg, to ich na świecie jeszcze nie było. Dziwne czasy. Dziwne. Dobra, słuchajcie, trochę mu depniemy. Zobaczymy, jak to się zbiera. Nie chcecie wiedzieć, co zobaczyłem w tylnym lusterku przed chwilą.
muszę uważać na zakrętach, bo to jest nadal Mercedes 123, czyli gondola. Dopiero wydech sobie przedmuchuje. No, teraz już jest dobrze, nie dymi. Ale idzie. Boże święty. Wraca do życia sprzęcik. Jeszcze kilka słów, kilka uwag takich. Tutaj jest jakiś archaiczny automat, nie wiem ile biegowy, 3 chyba. Tutaj zmiana biegów działa po prostu, no dobra, jest zauważalna, ale działa idealnie, nic tu się nie dzieje złego. Nic nie stuka, nie szarpie. Powiem wam, nie jeden nowoczesny samochód potrafi chodzić tak, że ten automat działa jak kupa. Tutaj jest perfekt. Kolejna sprawa. Gdzieś tam się czyta, gdzieś tam czytałem na jakichś grupach, na forach, że problem jest z tylnymi mostami w beczkach, że one potrafiły huczeć, mieć luz. No to tutaj słuchajcie, dodaję, odejmuję gazu, totalnie nic się nie dzieje. A weźmy pod uwagę, że te tuleje na wózku są rozbite, także to może zadziałać dwojako, że jak zmienimy te tuleje, to może się usztywnić i być wtedy słychać ten most, a może być tak, że po prostu będzie wtedy perfekcyjnie, ale wydaje mi się, że ten most jest, że on jest po prostu w porządku, że nic tam się z nim nie dzieje. No słuchajcie, oficjalnie mogę powiedzieć, że beczka wstępnie jest doprowadzona do ładu. Pierwszy serwis przeszła pozytywnie, klima chodzi, silnik chodzi, dymienie akceptowalne. Można ją odstawiać na parking. Kochani, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog na temat takiego starego Mercedesa. Fajna beczunia. Tu jakiś ładny Mercedesik jest, patrzcie. Co to za Mercedesik tak ładny? U, jakie ma? To chyba AMG. Dzięki za oglądanie. Łapeczki w górę, subiki klikajcie. Ej, słuchajcie, ja tyle czasu wam nagrywam te filmy. Nie błagam was o te suby nigdy. Tych subów i tak dużo. A te suby i tak nic nie zmieniają w sumie, bo tam są kanały, co mają po 1,5 miliona subów, a wyświetleń mniej jak u profesora. He he. Śmieszne. Dobra mordeczki. Dzięki za